Cześć Rubens. Cześć Łukasz. Łukasz Kadziewicz. Piotrek Rubens. Piotr Rubik Rubens. Słuchajcie, przed Piotrem siedział tutaj hippis. Hippis zjadł zęby na, oczywiście, o ja mam nadzieję, że to nie słyszy. Stoi na tej scenie od ponad 20 lat. A ty, zacznę trochę tak w dziwnym kierunku. Dobra, dobra. W 2023 roku za naprawdę grube rzeczy, za swoją płytę dostajesz 6 nominacji do Fryderyków. Ale to nie jest tak, że ty jesteś tworem, który nagle wypada z jakiejś wytwórni. Słuchajcie, my sprawdziliśmy algorytm, sprawdziliśmy, co się klika i nagle ciach, jest gość. Ty siedzisz w tym świecie no ponad 10 lat. Tak, to prawda. To nie jest tak, że ja gdzieś tam jak Filip z konopi wyskoczyłem jakby z pomysłem robienia muzyki, piosenek i w ogóle. Ponad 10 lat już na pewno mieszkam w Warszawie, gdzieś tam w drugiej, trzeciej linii na scenie i w studiu pomagam kolegom i koleżankom, piszę piosenki, nagrywam gitary, a na gitarze gram to w ogóle chyba no, całe życie tak naprawdę. Nie pamiętam, kiedy zaczął, ale ja, żeby nie zapomnieć o tym, dlaczego my się tutaj spotykamy, czyli singiel, który zajawia drugą płytę, posłuchajmy, bo to już trochę w moim wykonaniu oklepane, ale muzyka jest lepsza niż słowa, muzyka ma do nas przemówić. To nie efekt placebo. Gorąco zapraszam. Ciarki od stóp do głów, trwały posmak róż. To nieprzypadkowy ruch, nie mogę ustać. Wyleczę każdy trud na ustach, tylko czułość mam. Zamknij oczy, otóż sprawę gdzieś na boczny tor. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz mnie za sobą, na pewno przydam się. Czuję jak się nasila, to nie efekt placebo. Ostatnie dwa lata to szaleństwo, jeżeli chodzi o twoje życie, o to, co robisz, jak zostajesz wyróżniony, jak zostajesz dostrzeżony. Bardzo mi się podobało jedno zdanie w wywiadzie, które z tobą przeczytałem. Czuję odpowiedzialność za ludzi, którzy mi zaufali. O, wow, nie, z grubej rury widzę, startujemy. Wiesz co, zdecydowanie, jakby moja kariera też tak dziwnie mówię, tak jakby droga solowa trochę wydarzyła się przypadkiem w pandemii, po prostu zacząłem śpiewać i jakby robić rzeczy, których nigdy do tej pory nie robiłem. I teraz jakby jestem w przededniu drugiej płyty, jakby finalizujesz pracę nad drugą płytę, to czuję ciężar jakby tych dwóch lat, tych 6 nominacji do Fryderyków, ciężar tego, że ludzie jakby przychodzą na moje koncerty. Przy wydawaniu też swojego debiutu w zasadzie trochę odpowiadają z wolnej stopy, wiesz, no to wydajemy piosenki, robimy i ja nie mam coś dla was. Mam coś dla was, proszę bardzo, zupełnie, wiesz, bez żadnych oczekiwań, na luźno. Dzisiaj tego nie ma i trochę czuję ten ciężar, ale też jest to jakiegoś rodzaju motywacja, no nie? Spora. Do działań dalszych. Motywacja, a nie ma czegoś takiego jak płomień, który czujesz, że jest bardzo blisko siebie, bo wymagasz od siebie, żeby za każdym razem być lepszy, nie tylko w singlu, bo też opisując swoją płytę powiedziałeś, to też było bardzo zabawne, dużo ciekawych materiałów można znaleźć na twój temat w sieci. Ta płyta, ja to słowo dopowiadam, nie jest nudna, jest eklektyczna, bo ja bym nie umiał napisać czegoś jakby w jednym klimacie. Zdecydowanie. Wiesz, jak spojrzysz na moją playlistę, to są tam absolutnie różne rzeczy. Od gitarowych, po elektroniczne, po eksperymentalne, po bardzo komercyjne. I to, co robię, jakby chciałbym, żeby też dla mnie było w pewien sposób challenge'ujące jakby i też sam sobie chcę stawiać jakieś wyzwania. I nie byłbym w stanie nagrać, wydaje mi się, dzisiaj w takiej płyty, gdzie miałbym na niej 12 piosenek takich, jak to nie efekt placebo. No nie, że ja sobie i słuchaczu i odbiorcom mojej muzyki chcę jakby pokazać różne kolory Rubensa, bo ja jestem trochę takim, nie wiem jak to zabrzmi teraz, trochę takim muzycznym pawiem, no nie, który ma tych kilka odcieni. No to jest mega, dlaczego? Bawmy się kolorem, no, bawmy dokładnie, się muzyką. Dokładnie, tak jakby przede wszystkim chodzi o ten fan, no nie?
Jest fan, ale to jest też biznes, a dokładnie show biznes. 6 nominacji, no akurat nie udało się zgarnąć głównej nagrody, nie, ale tak. Muszę tutaj się odbić od twojego, powiedzmy, inaczej, od człowieka z branży. Vito Bambino nie wytrzymał presji, dostał chyba 8 tych nominacji, nie odebrał ani jednego Fryderyka i zaczął mocno kopać. Czy ciebie sama nominacja usatysfakcjonowała? Czy poczułeś się tak jak on, że hej, co tu się wyprawia? Jasne. Wiesz co, jesteśmy w zupełnie jakby innych miejscach na pewno, ja i Vito. I tak, dla mnie same 6 nominacji w sytuacji debiutu, zestawienie z największymi, wiesz, tuzami naszej sceny, biorąc pod uwagę, że ja naprawdę zupełnie z wolnej stopy jakby zacząłem te piosenki wydawać i trochę to się przypadkowo wydarzyło, to dla mnie 6 nominacji to jest jakby totalny mindfuck. Ja miałem, co się w ogóle wydarzyło, no nie? Więc to jest mój Fryderyk w ogóle tak naprawdę, wiesz, te 6 nominacji, to, że nie wyszedłem z gali z żadną statuetką, to w ogóle jakby nie ma dla mnie znaczenia. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Vita, ja go zrozumiałem, jakby totalnie kumam, bo jest dla mnie jakby totalnie wszystko jest zasłużenie. Uważam, że powinien wyjść, nie wiem czy z 8, ale na pewno z jakimiś statutkami w tym z tej gali. Aczkolwiek ja nie wiem, czy ja bym zrobił osobiście taki wpis jak Vito, no nie? W sensie kumam jego przeżycia, kumam jego emocje i ja bym chyba nie zrobił takiego wpisu. Ale wiesz, żyjemy w jakby wolnej przestrzeni i każdy może robić wpisy, jakie mu się moim zdaniem podoba, to jest, no. Nie wiem jak to scharakteryzować. Więc po szanuję prostu przez sekundę mu się ulało, no, tak? Ta frustracja i... Nie jesteśmy robotami też, wiadomo. Nie. Oddajmy to, że przeprosił, że powiedział, że on zachowa ten wpis za to. Ale jesteśmy przy twojej muzyce i po raz kolejny będę wracał do materiałów, dzięki którym mogłem cię poznać i było mi bardzo miło. Dużo masz tego w szafie schowanego, bo siedzisz, piszesz, tworzysz. Yes. Ja odnosiłem wrażenie, jak skończyłem, mówił, wow, gość ma materiału na 4 płyty kolejne. Jest tego sporo. Mam taki klucz jakby pracy, że te piosenki się odkładają, te pomysły się odkładają, ale to, co wydaje, jest takie bieżące i mimo tego, że na moim dysku jest masa numerów, które jakby robiłem na pierwszą płytę, które robiłem wcześniej, które robię teraz, nie wracam do tego. One sobie niech tam leżą, no nie? Wiesz, no stare lata. A jak się wybiera ten numer, który zostaje singlem? No w tym momencie siedzisz przed dyskiem, patrzysz i mówisz, to będzie coś dobrego, coś, co fajnie zaprezentuje cały album. I wiesz co? Ja słucham siebie przede wszystkim. Wiadomo, że jakby jestem wytwórni dłużej i są różne głosy, jakby głosy, żeby może gdzieś pójść tu w takim kierunku. Finalnie ja zawsze jakby stawiam jakby na swoje przeczucia, na to, z czym chcę być utożsamiany, jak chcę się gdzieś prezentować w przestrzeni publicznej. I dla mnie takim, no w zasadzie jedynym kryterium wybory singla, wyboru piosenek, które znajdują się na albumie, jest to, żebym się po prostu z tym czuł dobrze i jakby totalnie utożsamiał i był w stanie stać jakby za murem za wszystkim, co robię. Powiedziałeś takie zdanie przed chwilą, mój model pracy albo sposób działania, czyli to nie jest ta baśniowa, romantyczna... Nie, to trzeba... Nie, wena, jakieś tak, życie rock'n'rollowca. Tak, może tak. Może kiedyś tak. Ja nie wierzę w wenę, jakby podbijam tu to wszystko, co mówi na przykład Kuba Żulczyk, że to jest w ogóle jakieś bzdury są o tej wenie. No po prostu siadasz i robisz, no nie? I nie czekasz, a to jak magicznie... Zostaw, nie odzieraj tego z romantyzmu. No wiem, ale nie, no wiesz, jakby chcę tu stać w prawdzie i po prostu ja lubię generalnie to, jakby to ja się nie zmuszam do tego, żeby siadać i robić piosenki, ja to uwielbiam robić, jakby to jest jeden z takich, jak nie najbardziej, ulubionych sposobów na w ogóle spędzanie czasu, jakby gdzieś tam odrywanie się od rzeczywistości, jest to jakiś taki, w sumie, wiesz, kurczę, narkotyk w sumie, no nie, wiesz, ucieczka jedyne, od... Nie jedyne, bardzo pozytywne uzależnienie, uzależnienie od muzyki, od pasji, która staje się nagle twoją pracą. Obserwujesz
inne, powiedzmy, inne smaki, inne dźwięki, inne kierunki, i tak się zastanawiasz, kto mógłby fajnie zabrzmieć obok ciebie? Szukasz tego, czy na razie nie? Jesteś tak na maksa skoncentrowany na sobie, że nie czujesz tego. Mam na myśli tylko współpracę. Współpracę. Przy pierwszej płycie w ogóle sobie jakby tym nie myślałem o tym. Chciałem też może trochę udowodnić sobie, że jestem w stanie tam wszystko docisnąć samemu, i tak to moje ego trochę zagrało. Jestem w stanie to bez problemu przyznać, ale dzisiaj chcę mieć różne jakby wrażenia i współpracę, współudziały. Jest to coś, co mi gra w głowie i co mi gra w duszy, więc dzisiaj mogę powiedzieć tylko, że pracuję właśnie nad czymś takim. Proszę. I tutaj właśnie zasieję może takie właśnie, wiesz, ziarno niepewności. Uwaga, ale czy zobaczymy to w 2024 roku? Trzymam kciuki za to. Wyczuwam kofeinę, to jest moja kawa oczywiście, też masz swoją, a fascynatem jesteś wysp brytyjskich, też tego nie ukrywasz nigdy. Nie ukrywam, wszystko co mnie ukształtowało, znaczy no wszystko, są jakieś wyjątki, ale większość rzeczy, których słucham, które najmocniej do mnie trafiają, pochodzą po prostu ze Zjednoczonego Królestwa. Mhm. No także to jest bardzo bliski mi kierunek, stąd też jakby pomysł na sesję zdjęciową, pomysł na klip, żeby pojechać do Londynu i tam to, całą tą woltę wykonać. Jest to taki hołd trochę dla miejsca, które jest tak... wiesz, nigdy nie mieszkałem w Londynie na stałe. Nie, jakby tylko tam wpadałem. Tylko Londyn był jakby na płytach, które słuchałem. Mhm. Ale czuję jakąś bliskość z tym miejscem. Taką. Jak zareagowało towarzystwo? Powiedziałeś, no tak, jestem na scenie w tym drugim, w tym trzecim rzędzie od dekady i nagle ludzie, z którymi grasz, którzy są powiedzmy twoim takim środowiskiem naturalnym, orientują się, że obok siebie mieli wielki talent, i to nie tylko w tym jednym, powiedzmy, takim zakresie, w którym im pomagałeś. Wiesz co, dostałem bardzo duży support od moich bliskich. Mrozu, który jest moim przyjacielem, który w tamtym okresie wynajmowaliśmy razem pracownię. Ja jakby pracowałem tam od rana, od godziny 9, Łukasz wpadł na drugą zmianę popołudniową. No to jak jemu wysłałem pierwsze rzeczy, a jakby na bieżąco do teraz, w zasadzie zawsze wymieniamy się jakby demówkami tym, nad czym pracujemy. I wysłałem mu jakieś tam pierwsze próby moje wokalne, śpiewane tak zwanym flamandzkim, czyli udawanym angielskim, tak żeby po prostu, to muzycy tak robią, żeby cokolwiek zaśpiewać linię melodyczną. I on powiedział, no stary, rób! Jest super w ogóle, no nie? Więc tutaj wysoka piątka dla Mroza i Łukasza, bo on mnie też tak trochę wypchnął, nie? Co byś powiedział młodym ludziom, którzy po pierwszym, po drugim, po trzecim roku, po 10. próbie chcą złożyć broń, bo ty też powiedziałeś, że to nie była w twoim wypadku droga taka leciutka, usłana różami, przyjemna i w ogóle opowiem wam moją historię, usiądźcie wygodnie. Wiesz co, zdecydowanie nie, bo ja jestem samoukiem, przeprowadziłem się do Warszawy tak zupełnie na jolo, bym to powiedział, i tu gdzieś zacząłem przebijać głową mur. Pamiętam, że miałem tu momenty zwątpienia, gdzie przez pierwsze 3 lata mieszkania w Warszawie nie zagrałem żadnego koncertu z nikim, i to wiesz... Masz wtedy różne przemyślenia i to tak 10 lat ta droga trwała powoli. Ta duma, która jest w tobie, no bo nie można się tego, w tym kraju też można mówić o sukcesach, właśnie wynika z tego, że przetrwałeś i konsekwentnie realizowałeś swój plan. Z czego jesteś najbardziej dumny? Chyba właśnie z tego, że jakby, że jakieś porażki, niepowodzenia jakby nie, finalnie mnie nie złamały. I to się może wydawać, że opowiadam tak o sobie, jakbym nie wiadomo co robił, ale to są jakby takie moje osobiste sukcesy, chyba dobre słowo. Nie, że boimy się mówić tego słowa. Tak, sukcesy. Tak, to są moje osobiste sukcesy, że wiesz, przyjeżdża chłopak z małej miejscowości spod Częstochowy, który go nikt nie zna i który też nikogo nie zna jakby tu w branży. I jedyne co ma ze sobą to gitarę na plecach i 300 zł w kieszeni, pamiętam to, kurde. I tak zaczęła moja się przygoda w Warszawie, no. Także to jest spoko, z tego jestem najbardziej dumny. Piotr Rubik, Rubens, naprawdę bardzo ci dziękuję. To było... Bardzo ci dziękuję, ale też chcę powiedzieć, że na maksa się cieszę w ogóle, jak się dowiedziałem dzisiaj, że to będziesz ty tutaj. Ja jestem z rodziny, spod Częstochowy, AZ też, Częstochowa, w moim domu siatkówka. Była ważna. Od zawsze była ważna, więc na maksa, mimo że się poznaliśmy, wiesz, osobiście.
proszę gorąco przekaż. Jak pamiętacie, że jakby byliśmy tu razem dzisiaj, to on w ogóle odpadnie, no nie? Pozdrów gorąco rodziców, szczególnie tatę. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Naprawdę, świetna energia, dobra robota. Ja życzę, dzięki żeby wielkie. Te nominacje w kolejnych latach przynosiły nagrody główne. Spoko, pewnie. Nagrody nie najważniejsze, ale zawsze to miły jakiś tam sygnał. Rób dobrą muzę. Wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego, co najlepsze.